Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia, która była nieco kontrowersyjna na Tata Steel w Holandii, grana w 2021 roku pomiędzy Alirezą Firuzją a naszym polskim rodakiem, szachistą, wspaniałym arcymistrzem Radosławem Wojtaszkiem. Przejdźmy, może, do rzeczy. Najpierw poanalizujmy partię. W trakcie będziemy myślę, że no powiedzmy, rozmawiali. Alireza rozpoczął ruchem skoczek na F3. D5 odpowiedział Radek. Tutaj pionek po prostu wyszedł sobie do centrum. To jest dobre zagranie, oczywiście. Często jest tak, że czarne zyskują bardzo fajne centrum, jeżeli ktoś odpowiada ruchem skoczkiem na F3. Tym bardziej jak się gra posunięcie G3. No i, te, no i teraz. Plan Białych jest taki, żeby zagrać gońcem i zrobić roszadę. W tym czasie można sformułować fajne centrum, na przykład skoczek C6 i E5. No ale Radek zagrał takie ciekawe posunięcie skoczek D7. Rzadko spotykane, że tak powiem, na moich oczach, ale taki ruch istnieje. Jest to takie ciekawe zagranie chodzi o to, że jak zagramy gońcem na G2, to mamy ruch. E5 I tutaj możemy fajnie podeprzeć to potem po gońcem. Ten skoczek fajnie się komponuje tutaj na tym polu. No ale um, Alireza zagrał D4 i tego skoczka tutaj ograniczył. Nie przeszkadzało to oczywiście naszemu arcymistrzowi, żeby zagrać skoczkiem na B6. I nietypowo ten skoczek stoi. Tak, no nietypowo, bo z reguły jest on na polu C6. No i teraz ten skoczek też ma fajne opcje, gdyż nie pozwala zagrać przeciwnikowi C4 i grać takiego, no, gambitu hetmańskiego powiedzmy z domkiem. No, ale to takie moje gdybanie. Przejdźmy dalej do rzeczy. Tutaj Alireza zagrał skoczkiem na C3. No i widzimy, że. Nie interesuje go ruch C4 Absolutnie, tylko po prostu skoczka wyprowadził i tak troszeczkę niestandardowo to wygląda. Można powiedzieć, że to jest atak królewsko-indyjski, właśnie tutaj białym kolorem. Skoczek na F6 ze strony radka. Posunięcie A4 standardowy ruch, gdy jest figura na takim polu i możemy ją atakować, to gra się to z automatu. Tutaj posunięcie A5 ze strony czarnych bronimy oczywiście. Pionki zablokowały się, walczymy o przestrzeń przede wszystkim. Goniec na G2. Posunięcie H6. Niezwykle precyzyjne posunięcie, moi drodzy. Chodzi o ograniczenie tego gońca. Ten goniec na G5 już nie stanie i nie jest w stanie tej figurki zbić. To też się dobrze się przekłada na strategię, bo jeżeli białym by się udało wymienić tego gońca za skoczka, to przy ustawieniu pionkach na czarnych polach ten goniec miałby okazję tutaj sobie poszusować. Niekoniecznie przez F1, ale też strzela w białe pionki. Ale to są zawsze plusy i minusy. Po prostu H6, taki ruch się zawsze. Tutaj w tej pozycji przyda. Roszada ze strony białych, goniec F5. Naturalnie wyprowadzamy figury. Oczywiście też zobaczcie, że jest funkcja, żeby gońca schować na H7. Skoczek na H4, tak też się oczywiście dzieje. I goniec na. H7 to w zasadzie główny cel punktu e, posunięcia, H6, ale to jest przyjemne z pożytecznym. Jeżeli, e, fi, jeżeli ruch spełnia dwie e, fajne role, to myślę, że warto taki ruch wykonywać. No i teraz Raza zagrywa F4. Bardzo niestandardowo gra tutaj Iranczyk, e, no ale nie ma się co dziwić. Była to ostatnia runda w turnieju, gdzie walczył o zwycięstwo w całym turnieju, jeżeli e, tę partię tutaj by przeważył na swoją korzyść. E, no i e, stara się niestandardowo. Radka tutaj zaskoczyć jakimiś takimi dziwnymi ruchami. Znaczy to no, jest standardowe oczywiście, ale nie jest to takie oklepane granie w szachy i to też może się podobać. No, przede wszystkim wiemy, że Radek fantastycznie jest przygotowany debiutowo, więc ciężko go zaskoczyć. No i Ranczyk właśnie próbuje coś to, takiego zrobić takim ruchem F4. Ale to jest, też jest logiczne z jednej strony, bo nie pozwala na przykład zagrać G5 i odstraszyć skoczka. E6 ze strony Radka, posunięcie F5. Atakujemy oczywiście ten punkt E6, tak się chce zagrać, ale tu jest wszystko w porządku. Czarne, że tak powiem, są ok w tej pozycji. Goniec na E7, goniec na H3 i zobaczcie, tutaj jest mocniejszy atak pionka i właśnie gońca na punkt E6, więc trzeba to bronić, hetman D7. Troszeczkę podchodzi pod rentgen, ale no, trzeba tak zagrać, gdyż jakbyśmy zagrali na przykład hetman na D6, no to mamy goniec F4, więc hetman D7 się przydaje, oczywiście bronimy E6. Może też grozić, że tak powiem, długa roszada. Y jeszcze nie wiadomo, jak się tutaj czarne zachowają. Hetman D3 ze strony Irańczyka. No i też trzeba przyznać, że podszedł pod Rentgen. Tutaj Hetman od gońca, no ale też chodzi głównie o to, żeby wspomagać punkt na F5. Ciekawe zagranie, też niestandardowo, no i w zasadzie już partia wygląda bardzo niestandardowo. Moi drodzy, Radek teraz zagrał nieco słabszy ruch Hetman C6. No to też słabszy, No, podpowiada silnik, ale ja rozumiem reakcję, bo Hetman nieprzyjemnie stoi na D7 pod rentgenem gońca, ale gdy nie ma konkretów, no to może trzeba zachować zimną krew i grać dalej, ale to się zawsze łatwo mówi. Co na przykład by było, jakby Radek zrobił roszadę? No ruch niby ciekawy, ale zobaczcie, tutaj powstaje takie bardzo, bardzo fajne posunięcie, takie też nie, bardzo niestandardowe. Skoczek G6. Robimy wielkie oczy. O co tu chodzi? Jeżeli wieża odejdzie, to po prostu zbijamy i mamy parę gońców. A jeżeli pionek wybija tutaj tego skoczka, to wybijamy. No i zobaczcie, że na przykład po król H8, żeby goniec mógł uciec, no oczywiście nie zdąży. Wybijamy tutaj. I białe miałyby, myślę, że bardzo przyjemną pozycję. Gdyż jest para gońców, no i w zasadzie można próbować grać gonie C4, gonie C5 na przykład, jakiś B3, żeby nam skoczek na C4 nie wskoczył. Myślę, że dosyć ciekawie to wygląda. Oczywiście można w pewnym momencie wybić skoczkiem tutaj na H7, ale właśnie ten skoczek musi zapracować na to i wybić. Tracić czas, gdyż na F6 stoi po prostu lepiej. No tak mogłoby być. Radek pewnie to widział i dlatego też zdecydował się na Hetman C6. Skoczek B5 ze strony Alirezy, Skoczek C4. No, Skoczki walczą na skrzydłach i goniec na F4, moi drodzy. Jasny plan tutaj jest, żeby zbić na C7. Jeżeli na przykład Skoczek wybiłby piona, no to Hetman B3 jest pozamiatany, moi drodzy, gdyż jest groźba zbicia, i groźba zbicia na C7. Partia byłaby wygrana dla białych już bardzo łatwo. No i tutaj Radek zagrał skoczkiem na D6. Zrozumiałe posunięcie, chociaż no nie, nie, nie widać co innego można by było zagrać. No wieża na przykład C8 nie działa, gdyż skoczek A7 z widełkami. Więc skoczek na D6. Tutaj Alireze zagrał Hetman E3. Bardzo dobry ruch. Mocno naciska na posunięcie, znaczy na pionka E6. Skoczek wrócił. Hetman zagrał z powrotem. No i teraz Radek myślałem, że będzie w partii, jak oglądałem na żywo, będzie powtarzał skoczek D6. Ale to ciekawe zagranie, goniec D6. Takie dosyć odpowiedzialne, yy, dlatego że po prostu jest opcja zbicia skoczkiem gońca. A para gońców będzie po stronie białych. No i tak też się dzieje. Moi Okazuje się, że tutaj białe mogły nieco zaryzykować i dostać, myślę, że bardzo dobrą i ciekawą grę. E, bardzo trudny ruch. Podczas transmisji absolutnie nie widziałem takiego zagrania, w ogóle mega kosmos, ale chodzi o to, że niestandardowo stoi wszystko i można się pokusić. Uwaga, ogoniec H6. Znowu robimy wielkie oczy. No przecież oddajemy tak po prostu figurę, ale okazuje się, że po wybiciu gramy po prostu B3. Myślę, że czarnym ciężko zagrać takie posunięcie skoczek E5, oddać figurę, więc raczej tutaj skoczek na B6 by ruszył. I Hetman E3, atak na H6, atak na E6 na przykład goniec E7, żeby tutaj troszkę wspomóc obronę, no to tutaj wiadomo wymieniamy, no i moi drodzy można by było wybić na H6 goniec jest uwięziony, nie może wybić na C2 gdyż wieża jest podbiciem i ta pozycja jest niezwykle myślę, że przyjemna dla, dla białych nawet bym powiedział nieco lepsza tak też silniki troszeczkę podpowiadają, ale ja, ja wiem dla człowieka jest to bardzo ciężko wykonać takie ruchy, tutaj oczywiście grozi też wieża bije na E6 chodzi o, o to, że jest więcej pionów jest atak no jak się robi długą roszadę no to nie można zresztą bo skoczek a7 grozi więc w zasadzie chodzi o to też że król jest w centrum i można próbować właśnie go łatwo atakować no łatwo łatwo się mówi skoczek zbił tutaj na d6 tego gońca i skoczek wybił na d6 goniec zagrał na e5 a wygląda to dosyć nieprzyjemnie dla czarnych. Tutaj skoczek z D na E4. No dobrą placówkę za nas skoczek z obroną. W tym momencie Hetman zagrał na A3, ale powiem Wam, że ciekawą też opcją byłoby zagranie Hetmanem na B5. Wymiana Hetmanów myślę, że białym troszeczkę by. Em, no, ułatwiła grę, gdyż od, odciąga obrońcę punktu E6 i możemy próbować zbijać na E6. No ale to też myślę, że pozycja jest do utrzymania przez czarne, no po prostu taki mały niuans. No Alireza oczywiście nie chciał wymieniać, nie pozwala na zrobienie roszady. Hetman wrócił tutaj na D7 i C4. No właśnie, C4 jest oczywiście ruchem takim widocznym, no po długiej roszadzie te C4 myślę, że dalej by mogło być zagrane. Jakaś diagonalka tutaj by się otworzyła i mogłoby być niebezpiecznie. To też tak intuicyjnie troszeczkę patrzymy na to. Myślę, że dzięki temu możemy podjąć według nas właściwą decyzję, no dlatego Radek zagrywa Hetmanem na D7 C4 nastąpiło, C6 wzmocnienie centrum, zdecydowanie na F6 bicie kiedyś musiało nastąpić, na szczęście goniec się otworzył tylko, że on też na razie nie ma za bardzo gry musi stać i pilnować punktu G6 przede wszystkim, no i w tym momencie e, szybka wymiana i skoczek wybił na D5 no skoczkiem chce się tutaj wybić Hetman, zobaczcie, wszystko kontroluje bardzo dobre pole na B4 dla skoczka się Szykuje. Goniec G2. Skoczek zagrał na D2 na wieżę po prostu. Wieża z F na C1. Bronimy tutaj C4. I wieża zagrała na. F8. Moi drodzy, no wieża F8 na wolną linię, oczywiście, ale też jest taka opcja zrobienia roszady na raty, że tak powiem. Skoczek zagrał tutaj na F3 z wymianą. No, skoczek na bandzie już zrobił swoją pracę i postanowił się wymienić za tego tutaj skoczka. On oczywiście zawsze na 4 może wrócić. Radek postanowił wymienić. Goniec wymienił. Tutaj panowie mieli chyba niewiele czasu na, na wykonanie ruchów do 40, żeby żeby tego czasu trochę mieć więcej bonifikaty, dlatego też te ruchy były dosyć automatycznie wykonywane. Król F7, E4, moi drodzy, i skoczek B4. No silne centrum mają białe. Białe mają dosyć fajną grę i więcej przestrzeni, to też się liczy i łatwiej się po prostu gra. Poprawienie hetmana w centrum, król G8, no roszada wykonana bez, że tak powiem, jednego posunięcia tylko na raty. Wieża na C3. No tutaj, wieża oczywiście daje swobodę drugiej wieży. To jest bardzo fajne zagranie i takie, no. Po prostu dobre, nie, nie rozwlekajmy się za mocno. Wieża A na D8 e, i H4. Takie ruchy, no właśnie, moi drodzy, takie ruchy są e, ruchami arcymistrzowskimi. Po prostu, bo one rozpychają, one łapią przestrzeń na skrzydle i są takimi posunięciami wyczekującymi, e, bo widzimy, że ten goniec jest straszną figurą, znaczy straszną dla czarnych, to jest dobra figura dla białych. Nie ma przeciwnika i e, chodzi o to, że ten też jest zamknięty goniec. Skoczek niby stoi aktywnie, ale też nie jest bardzo ma jak grać. Ja myślę, że tutaj Alireza po prostu jest lepszy w tej pozycji. b jest ze strony Radka i klasa Radka polega na tym, że on, mimo że ma ciasno. Ma trudną pozycję, no to wykonuje te posunięcia na naprawdę na dobrym poziomie. Goniec na E2 ze strony białych. Hetman zagrał na E7. Goniec na G4. No takie, że tak powiem, ruchy w miejscu troszeczkę. To jest też takie wyczekiwanie na jakiś błąd przeciwnika. Próba właśnie wymuszenia błędu i spokojne granie. Goniec G4. Hetman F7, moi drodzy. H5. Hetman S7 to też jest na, na ruchy na to, żeby zabić troszeczkę, żeby, żeby y, wytrzymać do 40 ruchu mamy 33, hetman E7. Wieża A na C1, no właśnie i tutaj się pojawia pierwsza y, kontrowersyjna rzecz, znaczy y, w partii kontrowersyjna, bo y, grozi zagranie skoczek A2, i znaczy, no właśnie. Czy można zrobić widły? Sprawdźmy. Jeżeli tutaj skoczek by zrobił widły wieża by na pewno zbiła na C6, skoczek zbija. No bo jak y, przyjąć ofiarę, jak cierpieć, to za coś, więc trzeba by było tak zrobić. Tutaj mamy strzał na E6 z szachem, król H8. No i moi drodzy, jeżeli byśmy wybili hetmanem, a tak trzeba zrobić, widzimy jak to pięknie wszystko wygląda. Nie widać straty jakości, przewaga po prostu jest biała i to ogromna. A ja pokażę, pokażę teraz taką ciekawą rzecz. Jeżeli goniec by wybił na E4, co się narzuca, to mamy bicie na H6. No trzeba zasłonić się gońcem, i gramy wieża C7. No i teraz tak. Goniec broni wieży, ale też jest tutaj związany król. Jeżeli Hetman by wybił, no to wybijamy i czarne wybijają Hetmana. No i czarne wygrywają. No nie, czarne nie wygrywają, gdyż mamy goniec E5 i bardzo ładnie wygląda na samym końcu szach i mat. Oczywiście tak nie poszło. Ale ciekawa sprawa powstaje, gdyby tak to wyglądało, arcymistrzowie sobie na to nie pozwolą, Hetman zagrywa na e8 i goniec na c7 z atakiem na dwie rzeczy, tutaj widzimy wieża d7, goniec bierze piona i teraz skoczek na a Teraz czarne już muszą wziąć jakość, bo straciły po prostu piona. Nie mogą sobie pozwolić na stratę drugiego tak, tak szybko bez y, jakichś korzyści. Wieża zbiła drugiego pionka, skoczek na C1 i wieża zbiła. Białe świadomie tutaj y, oddały jakość za cenę dwóch pionów. No, para gońców przede wszystkim y, i tak naprawdę czarny nie jest w stanie nic tutaj groźnego zrobić. Wieża zagrała na B7. Y, no, goniec na C5, żeby atakować stępem wieża. Wieża F7. I B3. Bronienie na A4, obrona na B3, wszystko się zgadza. Wieża z F na C7. No, ta pozycja czarnych jest nieco nieprzyjemna, bo nie widać za bardzo, jak się rozwiązać. Te wieże no, jest jakoś w przewagi, oczywiście, ale nie widać jak te wieże mają złapać aktywność, dlatego też białe są tutaj po prostu lepsze. Wieża zagrywa na A1 to też ważny ruch, fajny, bo pionka tutaj bronimy. Hetman ma wtedy swobodę. Wieża zagrywa na C6. Goniec na E2 się przerzuca na C4. Będzie stał oczywiście lepiej ten goniec. Hetman B8 i goniec zagrywa na B5. Moi drodzy, teraz Radek, no powinien to się łatwo oczywiście zawsze mówi. Powinien zredukować i oddać materiał po takim wybiciu. Czarne łapią troszeczkę przestrzeni, na przykład Hetman F3 z groźbą mata. No wieża C8, bronimy. No i ta pozycja, myślę, że no z pionkiem mniej jesteśmy, ale jesteśmy z różnobarwnymi gońcami. I czarne według mnie mają tutaj bardzo duże szanse na nie przegranie tej pozycji, w sensie na remis, bo no pion więcej, ale jak realizować przewagę. W tej sytuacji jest to, myślę, niezwykle trudne zadanie dla Białych. Myślę, że Radek powinien na to pójść. Nie poszedł na to Radek i zagrał po prostu, już cofam posunięcie. Zagrał wieżą na c8 i goniec tutaj na c4. Wygląda bardzo groźnie. Król na h8 i wieża na f1. Moi drodzy, dlaczego na przykład goniec nie zbił pionka? No i też sobie tutaj zobaczymy, bo to bardzo ciekawe. Zbić pionka nie wolno. Dlatego, że jest takie zagranie. Wieża E8, jedyny ruch, goniec D7, żeby bronić na E4, ale to nie przeszkadza. Bijemy na E4, goniec bije na E4. Wieża na E4. No właśnie, e, i już e, wygląda na to, że czarne mają wygraną. Nie mają wygranej, gdyż Hetman wybija. Czarne po prostu tu walczą o remis. I jeżeli Hetman G3, król H1, Hetman e, na, e, z powrotem na H3, król G1, Hetman G3. Zasłona jest niemożliwa, bo bijemy tu z szachem, a jeżeli król by poszedł na F1, to by słono tego pożałował. Słuchajcie, bo jest wieża F7. Szach, król E2 wieża F2, bardzo łatwa wygrana i dajemy na końcu mata na D2 fajny tasiemiec, no białe oczywiście na to nie pójdą, nie ma, nie ma szans, dlatego też tutaj to bicie nie wchodziło w grę, ale na pewno było liczone Goniec G8, przepraszam, najmocniej wieża poszła na F1. I goniec G8 z obroną pionka. I ten ruch się podoba. Znaczy, on jest no, pasywny, ale jedyny, no bo trzeba bronić piona. I nie pozwala, może, na jakieś takie szybkie marsze tutaj pionkami. Król zagrał na G2, wieża D7. Wieża F2, tak po prostu tu panowie sobie te ruchy jeszcze zagrywają, bezpieczne, że tak powiem. Hetman B7. Ja nie wiem, w której sytuacji tutaj wkroczył sędzia i prosił zawodników na czasie alirezy, żeby przeszli na inną szachownicę, bo będą rozgrywane dogrywki. Słuchajcie, jest to niedopuszczalna sprawa. Nieprofesjonalnie się zachowali sędziowie. No cóż, nie chcę ich oskarżać, ale. Fakty to fakty, Alireza Reza tutaj e, mocno się rozproszył i e... To jest wygrana partia Alirezy, ale no, czy ją wygrał, zobaczmy, moi drodzy, do końca. Wieża zagrała na E2, nie pamiętam, w którym ruchu to się działo. Hetman na C7, tutaj Goniec ruszył na A3, Hetman B6, Goniec B2 no, przestawił figury, Goniec na H7, Hetman F4, tak troszeczkę cały czas poprawianie tych figur, goniec G8 z powrotem, Hetman G4, moi drodzy, wieża scena D8 i Goniec ruszył na C3, tutaj opcja e, na zbicia pionka. I teraz Radek popełnia błąd, moi drodzy, zagrywa Hetman C6, po prostu oddaje tu piona. Ale jak można by było zagrać inaczej? W tego typu pozycjach, gdy czarny na przykład nie jest w stanie... Nic aktywnego zrobić, no to trzeba oddać materiał. Ja myślę, że znowu była szansa na to, żeby wybić tutaj, wybić, wieża wybija i na przykład wieża F2, żeby tam po, poszaleć po linii ósmej, no to Hetman B4, właśnie z obroną tej linii i opcję na wymianę wież. E, myślę, że Radek powinien na to pójść. Dziwne, że po prostu czegoś takiego nie uprościł, bo to się po prostu narzuca. A w którym momencie tutaj sędzia wkroczył w grę, jeszcze chyba nie w tym? Goniec wybił tutaj e, i Siali Reza zdziwił, w ogóle, że Radek podstawił. No skrzywił się tutaj nasz arcymicz, zagrał wieża B8 yy, i myślę, że warto byłoby wrócić po prostu gońcem i grać swoje. Nawet pionka można by było lekko podciągnąć. Zagrał wieżą y, Hetmanem, przepraszam, na F7. Wieża z D na B7. Y, hetman wrócił na E3. no cały czas tak dreptał w miejscu, ale raz jakby nie widział planu, żeby wygrywać tę pozycję. Hetman E8, poszło G4, Hetman D7. No takie ruchy trochę w miejscu, poprawianie. Hetman G3. No, i Hetman zbił tutaj pionka. Ja myślę, że coś koło tego ruchu tutaj sędzia wkroczył i namieszał w głowie i młodego Iranczyka. Dajcie znać w komentarzu, w którym momencie to było. Goniec zagrał na C3, co nie zmienia faktu, że pozycja dalej jest wygrana dla białych, gdyż aktywność tych gońców jest porażająca. Hetman ruszył na D1, wieża D2 pogoniła tego Hetmana. No, Hetman B1 trochę wkroczył, Hetman w obóz przeciwnika i jakieś tu, przepraszam najmocniej, jakieś tu opcje na, no, na jakieś aktywności się pojawiają. Hetman F4, E5. Zagrał E5 Alireza i tutaj na pewno już był rozproszony. Przepraszam, nie Alireza. Przepraszam mocno. Radek zagrał E5. Przecież Alireza gra białymi. Tutaj Goniec zbił na E5. Goniec na C4. I po tym ruchu Iranczyk zaproponował remis naszemu arcymistrzowi. Na co Radek się zgodził. E, oczywiście tutaj wieża nigdzie nie, w, nie, wtarg, nie wtargnie tak szybko i nie zrobi krzywdy. Ja myślę, że tu białe są bezpieczne. To jest pozycja remisowa oczywiście. No ale grać jakoś tam e, trzeba by było. Tutaj myślę, że przede wszystkim... No, błąd sędziego powiedzmy w ten sposób. E, no cóż, kontrowersyjna sytuacja. E, szkoda, że z udziałem naszego arcymistrza, chociaż pewnie mu to nie, nieco pomogło, ale moi, moi drodzy, nie mnie oceniać, analizowaliśmy sobie naprawdę fantastyczną partię z dużą ilością ciekawych zagrań. E, no cóż, dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.